Ok, więc zróbmy sobie katalog na hooki, Stworzymy sobie nowy katalog hooks. No i do hooksów stworzymy sobie nowy plik. Niech on się nazywa use local storage. To oczywiście TSX. I ten nasz custom hook, właśnie będzie służył nam do tego, żeby będzie Odczytywa dane z local storage'a, bądź będzie nam je również aktualizował. Czyli przy każdym zapisaniu zmiany wartości w tablicy e, będzie aktu aktualizowano to też w local storage. No to co? No to sobie e, eksportujemy naszego custom hooka. E, będzie to metoda const. Nazwijmy właśnie ją tak samo, e, czyli use local storage. E, ta metoda powinna nam przyjmować jakieś. E, Parametry, ponieważ to będzie local storage, to przydałoby się nam ustalić, pod jaką kluczem będzie to za zapisywane, czyli nazywając to jako key e, dla local storage'a, i to będzie oczywiście string. E, oprócz tego będziemy mieli drugi parametr, np. initial e, value, i to nie wiem jaki, więc dam eny. Czy bym miał tą metodę bardziej uniwersalną? Czyli mogę przekazać tablicę, mogę przekazać obiekt, e, nieważne, JSON, Stringify i tak dalej, mi to wszystko ładnie e, zamieni na json e, no, okay. no Teraz w tej sytuacji będę potrzebował to wziąć i też zapisać w state'cie, W związku z tym będziemy korzystać znowu z hooka useState. E, czyli robię sobie const, e, i tu wyciągniemy nasze e, parametry, czyli będzie powiedzmy value i set value i damy opcję use state. Oczywiście importujemy to ładnie z Reacta. I to, co Wam pokazywałem przed chwilą, czyli ta część tu związana z inicjalizowaniem wartości, e, przechodzi, czy kopiuję sobie to do tutaj, do tej metody use state. Albo napiszę ją od, od zera, żeby to bardziej było uniwersalne. E, wiem, że use state w tym momencie musi nam zwrócić wartość, która będzie zapisana. E, no to co? E, Zaczynamy od sprawdzenia, czy wartość pod danym kluczem istnieje nam w local storage. Czyli to by było na tej zasadzie, czyli mam const, e, e, local storage json e, i wyciągam sobie z local storage get item pod kluczem key, czyli pod tym, który tu przekazaliśmy. E, przy pracy z local storage, storage mogą wystąpić różne rzeczy, w związku z tym skorzystam sobie z opcji try-catch, ponieważ mogłyby wystąpić jakieś jeszcze ewentualne potencjalne błędy, czyli spróbuj mi przyjąć błąd. Any type. I jeśli tu wystąpi błąd, to ja chcę, aby ta wartość ustawiona w state'cie była zgodna z initial value, czyli tą wartością, którą ktoś tu przekazuje, czyli tutaj opcję return initial value. No dobrze, ale jeżeli tutaj jest to, Mamy te dane, no to jest spróbujemy teraz co? Z, zamienić na obiekt. Ale możemy to zrobić w trochę skróconej wersji aniżeli tutaj, bo to robią sobie i fa, takiego złożonego i tak dalej. Więc ja zrobię coś takiego, że to od, od razu returna, że jeżeli jest json pamiętamy, że mamy tak zwane y, 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 false values które, czyli co, 0, 0, e, undefined, są traktowane jako false. W związku z tym, jeśli tutaj e, nie uda się podać wartości, nie, ten klucz nie będzie istniał, to co się stanie? To weźmie mi i e, zwróci mi 0, czyli w tym momencie będzie to false. Czyli jeżeli to jest, e, nie będzie false, czyli nie będzie nulem, czyli mamy tam JSONa, to wtedy potrzebuje zwrócić zdekodowanego tego JSONa, czyli localizer JSON. W przeciwnym przypadku, czyli jeżeli tutaj jest 0, czyli nie udało się pobrać, to zwróć mi tą wartość początkową, czyli initial value. No, okej, okay. i to byśmy mieli, jeśli chodzi o tworzenie state. A. Natomiast, skoro to jest nasz custom hook, to pamiętamy, że ten nasz custom hook będzie musiał zwracać jakieś rzeczy. Oczywiście w formie tablicy. W naszym przypadku, pierwszą wartością to będzie wartość tego elementu, a drugim będzie nasza metoda do aktualizacji. Ale ta metoda do aktualizacji to nie będzie ta klasyczna set value, tylko zrobimy sobie nową metodę, która będzie aktualizowała wartość w state, ale również też aktualizowała to w local storage. Czyli stworzymy sobie tę metodę update value, która będzie co nam wykonywała. Pierwszą rzecz to oczywiście musimy ustawić sobie tutaj nasz parametr, czyli wartość, którą będziemy aktualizować, czyli nasz value. Ta wartość, która będzie tutaj wstawiana, w zasadzie dajemy opcję any, żeby była ona zgodna z tym elementem, czyli oczywiście, skoro jest to typescript, no to te nawiasy muszą zostać, ponieważ definiuje sobie typ. I update value musi mi jest tą wartość. Czyli co? Dam opcję set value do value. E, ok. I oprócz tego muszę zapisać sobie w local storage. Czyli tam jest co? local storage, set item, klucz mam podany tutaj jako parametr, czyli dam opcję key. I podaje co ma być zamienione, czyli to będzie to na JSON, czyli JSON stringify value. W tym momencie metoda update value otrzymuje to wartość, aktualizuje mi to w state'cie, ale również aktualizuje mi to w naszym w naszym local storageu pod tym danym kluczem. No i okej, okay. i tu w tym momencie na moim huku zwracam w tym momencie opcję jako metodę do aktualizacji update value a nie tą bazową. Dzięki temu tutaj mogły wykonać więcej operacji, aniżeli klasycznie. No i teraz moja modyfikacja w pliku apte, w komponencie App, to już nie będzie korzystanie z Use a, a Use Local Storage. I tu podajemy, że pod kluczem, którym my chcieliśmy czekać, to było Items list. I mamy tutaj e, wartość początkową, czyli na pustą tablicę. I to w zasadzie nam wystarcza, i nawet ten news stąd też znika, ponieważ w tym momencie już nie muszę obserwować metody, ponieważ widzimy, że tu otrzymuję dostęp do wartości stworzonych, a tu do metody, która mi też aktualizuje to w local storage. U. Czyli wszędzie, gdzie wykorzystam metodę setItems, czy chociażby trzy opcji, nie wiem, czy ToggleBot, czy ClearList, wywoła mi się metoda update UpdateValue, tak naprawdę tutaj z naszego hooka, zaktualizuje mi to w state, ale również mi zaktualizuje to w local storage. Czyli to też mi znika. Popatrzcie, jak ten kod automatycznie się stał nam czytelniejszy. Mam tylko use local storage. I w tym się wiem, że ta metoda, znaczy ten pa pierwszy parametr to jest po prostu dostęp do danych. A drugi to jest metoda, która mm, będzie mi to aktualizowała. No i OK, I zobaczmy, czy to dalej działa. Zapiszmy sobie. A, jest błąd, tutaj jest n. Mu się nie spodobało. A dlaczego? A, catch a close variable cannot have type annotation. Trochę za bardzo yy, bardziej papieski od papieża. Więc uzasadniam bez tego parametru. No i widzimy, jest OK, odpalone. E, tu wystąpiły jeszcze się warningi informacyjne o tym, że są rzeczy, których nie wykorzystuję, czyli tutaj przy importach w którymś z komponentów, w którym komponencie. W update 6 mam use effect i state tu importowane, ale nie są wykorzystywane, w związku z tym możesz to zlikwidować. Mogę to ręcznie, bądź tam korzystać z odpowiednich Inskutu Krawiarczego, którymi mi optym, optymalizuje importy. Ale okej, okay. no wyczyściłem sobie już tych warningów, nie mam. Skompilowało się. Popatrzcie, wczytało mi te dane, które już miałem. Pięknie. Dam sobie ice cream. Nie, dobra, itemy zostają. Zładnie zaktualizowało. Dodamy sobie, nie wiem co, jeszcze Bread Jedną sztukę. Pięknie. Mogę aktualizować. Zobaczmy sobie. True, false. Ładnie zmienione. Mogę wyczyścić. Widzimy, czyści mi dane. Ponownie dodam. Apple. Dodamy sobie coś jeszcze. Banana. Pięknie aktualizuje. No i otworzymy to w drugiej stronie. Localhost 3000. Widzimy, te dane mamy dalej. Tutaj, to prawda, widzę tu troszkę elementy do oscylowania, które trzeba by zrobić. Ale patrzę, odznaczę sobie tutaj i otwierzę tutaj. Jest on oznaczony jako kupiony, ponieważ jest to cały czas element tu aktualizowany w Local Storage. I Local Storage, mówi, jest spięty z domeną. Jak widzimy, tu zresztą na Local Storage jest to pod domenę. I pod danym kluczem mogę sobie przechodzić dane. Więc to jest wygodne, mamy fajnie już przechowane informacje w Local Storage i aktualizowane. I wykorzystując custom hooka, bardzo poprawiamy czytelność kodu. Nasz custom hook nazywa się Use Local Storage, czyli jego nazwa sama sugeruje, je, co tam jest robione. Natomiast w właśnie naszym custom hooku, czyli w zasadzie to jest funkcja, która przyjmuje. Jakieś parametry startowe, jakieś parametry tu wejściowe. W naszym przypadku to był klucz dla local Storage oraz wartość początkowa. Jeśli nie będzie tego w local storage'u, korzystamy z tutaj ze state, czyli tu tworzymy nasz state. Jak zobaczymy sobie też na zakładkę components, to app dalej ma local storage. Widzicie też nasz, nasz hook local storage i w nim jest ten state. Czyli w tym momencie cały czas ten state jest tu aktualizowany. Mamy do niego ładny dostęp. A jest dostęp tego, ponieważ zwracamy tu dostęp do właśnie wartości aktualizowanej, jak i również do metody aktualizującej, która nam aktualizuje, aktualizuje zarówno state, jak i dane w local storage. Jest to jeden taki z takich prostszych e, custom hooków. Jeszcze zrobimy sobie drugi custom hook, e, w którym będziemy sobie e, poprawimy nasze elementy związane z formularzem, bo chwilę jak zwrócimy uwagę na nasz formularz. To value i on change to się nam powtarza wszędzie, w każdym naszym elemencie. W związku z tym tutaj też możemy sobie skorzystać i stworzyć custom hooka, aby uprościć ten kod i łatwiej też w przyszłości pracować z kolejnymi polami formularza. Ale tego custom hooka zrobimy sobie w następnej części.